Siemanko, jestem Technokrata i witam Was w kolejnym Techniusie. No i dzisiaj w końcu już z nowym mikrofonem, znaczy nowym starym, bo mikrofon krawatowy jest stary, ale mam tutaj takiego Rode'a drugiego, na którego nagrywam. Więcej pewnie o zakupach sprzętowych i troszeczkę inwestycji, które poczyniłem ostatnio w jakimś vlogasku wiedzie, jak już skończę to, co chciałbym dokupywać do tutaj studia. Wiadomo, jeszcze to nie jest to, co bym chciał finalnie, ale powoli się rozwijam. Najważniejsze to rozwijać się, jeżeli chodzi o treść, merytorykę, zwięzłość odcinków i tak dalej. Bardzo też chciałbym Wam podziękować za suby, które wczoraj zostawiliście. Powiedziałem Wam wczoraj, że bardzo dużo osób nie zostawia subskrypcji i poprosiłem o zostawianie subskrypcji. Odzew był ogromny, dlatego bardzo Wam dziękuję za zostawianie subów. Naprawdę bardzo, no, czuję się doceniony przez Was i dlatego mam jeszcze większą motywację do nagrywania. A po minucie wstępu przechodzimy już do kart graficznych. No i do rynku, który wygląda fatalnie. Fatalnie wygląda u nas, ale to jak wygląda na Bliskim Wschodzie i w Pakistanie, no to tam już jest w ogóle tragedia. Natomiast tam jak to wygląda, no to cóż, pokazuje jak może to wyglądać w mniejszym stopniu, ale na całym absolutnie świecie. No więc tak. Po pierwsze, ceny kart graficznych cały czas rosną. Nie jesteśmy jeszcze tak wysoko, jeżeli chodzi o przekroczenie wartości MSRP, jak byliśmy, no powiedzmy, w maju tego roku. Natomiast sukcesywnie do tej granicy dążymy. Według raportu 3D Center te ceny wzrosły miesiąc do miesiąca o kolejne 20%. No i już jesteśmy naprawdę grubo powyżej cen MSRP i ten rynek zaczyna nam się totalnie załamywać. Powiem Wam szczerze, że na chwilę obecną ja doradzałbym, wiecie, jak to jest z akcjami różnych firm, są takie cztery prognozy, że jest mocno sprzedawaj, trzymaj, pięćdzies, kupuj i bardzo kupuj. I jeżeli chodzi o karty graficzne, to bym teraz dał tą przedostatnią na zasadzie sprzedawaj. Nie mocno sprzedawaj, albo sprzedawaj, w najlepszym wypadku trzymaj, w sensie żeby raczej kart graficznych na chwilę obecną nie kupować. Wiadomo, różnie to bywa. Potrzebujemy często tych kart, potrzebujemy poskładać komputer, kupić jakąś kartę graficzną, bo albo chcemy mocno do gier, albo po prostu mamy kasę, no i szczerze nas te podwyżki nie obchodzą, ale jak ktoś ma dużo pieniędzy i ma gdzieś te podwyżki, to raczej nie ogląda takich filmów, no chyba że z czystej ciekawości. Natomiast dla wszystkich tych, którzy się zastanawiają, czy warto teraz składać komputer, to jeżeli chodzi o karty graficzne, nie warto. Natomiast zawsze warto obserwować rynek i promocje, bo różne promki wskakują, czasami da się wyrwać jakąś okazję i z tego względu moim zdaniem zawsze warto rynek obserwować i nie warto się od niego odcinać zupełnie na zasadzie okej, teraz to się nie opłaca kupować kompa, to ja wrócę tutaj za pół roku i wtedy zobaczymy. Można tak zrobić? Oczywiście, że można, jak ktoś nie ma czasu, żeby śledzić rynek. Jakoś dużo czasu na to nie potrzebujemy. 5-10 minut dziennie wystarczy, żeby rzucić okiem, czy coś się nie pojawiło, śledzić jakieś promocje i tak dalej. Więc to bym doradzał, jak ktoś jest na etapie składania komputera, po prostu śledzić rynek. I najważniejsze, to co już niejednokrotnie mówiłem, zacząć od karty graficznej, czyli najpierw karta graficzna, a później ewentualnie resztę kompa. Wiadomo, jak ktoś ma całkiem dobrą kartę graficzną, nie wiem, z serii jeszcze 10, to są cały czas spoko karty. Z serii 20 tym bardziej, jak ktoś już kupił serię 30, no to wtedy wiadomo, myśli o innych komponentach, o upgrade'ie procka i tak dalej. Wiadomo, to jest piękne w PC-tach, że możemy sobie sukcesywnie upgrade'ować te różne rzeczy. No i tak. No, do tych ludzi, którzy już mają karty graficzne, to prawdopodobnie będzie cały następny miesiąc, jeżeli chodzi o Arden Lake'a i testy, i co tu wziąć, czy jednak 11, czy może już 12, czy może brać Ryzeny, czy w ogóle lepiej czekać 2 lata, ale to wiecie, osoby, które się zastanawiają, czy teraz coś kupić, no to już raczej ze starszymi prockami albo totalni fani. No, ale dobra, wracając do kart graficznych i do, w ogóle do tytułu odcinka, bo prawdopodobnie tytuł będzie taki, że producenci, sami producenci i dystrybutorzy podbijają ceny. I to nie jest tak, że podbijają to sklepy, bo znaczy sklepy swoje robią. To nie jest tak, że sklepy tutaj są bez winy. Natomiast każdy tym po kolei mocno podbija ceny. I teraz na przykładzie Pakistanu, gdzie tam ceny są astronomiczne. Jedna z dużych firm, oczywiście szczegóły artykułu macie w linku w opisie, sprzedaje na przykład takie RX-y
580, przepraszam, RX 480 za $585 u dystrybutora, więc w sklepie finalnie wychodzi $700-800. Naprawdę to jest kosmos cenowy za 5-letnią kartę. A i uwaga, to nie są nowe karty. To są karty refurbished, to są karty bez opakowań i to są karty bez gwarancji. $800 za taką kartę? No wow. I faktycznie coś takiego raczej u nas by nie przeszło. Sklepy u nas nie pozwolą sobie na takie działanie. Po prostu zwyczajnie im się to nie kalkuluje. PR-owo wystawienie czegoś takiego na sprzedaż no, zniszczyłoby PR i trzeba byłoby drugie tyle władować w marketing, żeby po prostu jakoś tą twarz odzyskać. Dlatego u nas sklepy na coś takiego sobie nie pozwolą. No i całe szczęście, ale jakby mogły, to by sobie pozwoliły. I to nie chodzi tylko o sklepy, ale też dystrybutorów, każdego po kolei. Dlaczego? No bo każdy oczywiście chce zarobić. Nikt nie istnieje po to, żeby po prostu dostarczać graczom karty, bo są tacy cudowni i my im chcemy od producenta dostarczać karty, żeby sobie mogli grać. Okej, to swoją drogą może ktoś taki jest, ale wszyscy chcą zarabiać kasę, a ta dzika sytuacja na rynku pozwala no panoszyć się każdemu po kolei. I tak na przykład w Pakistanie sama wycena Asusa, uwaga, Asusa, czyli biorąc bezpośrednio od producenta, no to na przykład za takiego 1660 Ti, czyli zanim dystrybutor w ogóle weźmie, czyli wiecie, bierze od producenta, nakłada swoją marżę, sprzedaje do sklepu, sklep nakłada swoją marżę i do klienta końcowego. Za takiego GTX 1660 Ti $800. Więc w jakiej cenie on wyląduje w sklepie finalnie? 1000, 1200, wiecie, 4000, 3000 zł za taką kartę? Astronomiczne kwoty. Natomiast tutaj odrobinkę chcąc wytłumaczyć sytuację w Pakistanie, wiadomo, wydaje mi się, że dzieje się tak na całym świecie i zaraz może sobie o tym porozmawiamy, natomiast wydaje mi się, że w Pakistanie tak dystrybutorzy, a zwłaszcza producenci takie ceny narzucają, bo wiedzą, że te karty nie trafiają do graczy i tutaj na przykład zamiarem Asusa na takie, na przykład, bo to znamy tutaj wycenę tylko i wyłącznie tej firmy, na taką wycenę może być bardzo dobry zamiar, żeby zniechęcić do zakupu tamtejszych dystrybutorów, bo to i tak trafia do górników. Pakistan i tamte kraje Azji Wschodniej, a znaczy Azji Południowej i Bliskiego Wschodu, no to są kraje, w których kwitnie świetnie górnictwo i tamte karty i tak nie trafią do ludzi, bo ludzie tam są biedniejsi niż u nas i nie będzie ich stać na pewno na kupienie 1660 Ti za $800 i te karty trafiają do górników, więc bardzo dobry ruch ze strony Asusa, że i zdziera z tych górników ile tylko się da. Skoro chcą karty, no bo trzeba im sprzedać, nie? No to sprzedajmy im, ale zedrzyjmy z tych ludzi tyle, ile da się pieniędzy i to moim zdaniem wychodzi akurat na plus, bo no, skoro chcą te karty, to niech za nie płacą 3, 4, 5, 10-krotność ceny, bo w Pakistanie sytuacja wydaje mi się, że jest taka, że na 100%, na 99% te karty idą i tak do górników, więc bez sensu tam w ogóle puszczać karty w jakichkolwiek normalnych cenach, skoro i tak żaden gracz ich nie dostanie. Więc tutaj akurat wydaje mi się, że to jest dobre działanie i brzmi to szokująco ta wycena, ale akurat jest ona tutaj moim zdaniem słuszna. Natomiast wydaje mi się, że jeszcze słuszniejsze byłoby po prostu zablokowanie dostaw do takich dystrybutorów, bo zarówno duzi dystrybutorzy, którzy byliby uczciwi, jak i producenci, którzy wiedzieliby o tym, mogliby zbadać, którzy dystrybutorzy parają się sprzedawaniem od razu do górników. Wiecie, na przykład taki duży światowy dystrybutor bierze setki, tysiące kart graficznych i nawet nie wysyła ich do sklepów, nawet nie wysyła ich do mniejszych dystrybutorów, nawet im nie oferuje sprzedaży tych kart, od razu setki tysięcy kart, czy też tysiące kart i od razu idą do górników. Wydaje mi się, że jest mechanizm, żeby to wyśledzić i jeżeli chcieliby to zrobić, to by to zrobili. Z jakiegoś powodu nikt tego nie chce zrobić. Z jakiego? Wiadomo. Wszystko się kalkuluje. Te zwyżki cen wszystkim się opłacają. Poza nami, poza klientem końcowym, poza graczami,
my tutaj cierpimy najbardziej. Górnicy jakoś to sobie, że tak powiem, odkopią. Dystrybutorzy, sklepy, producenci na tym zarabiają, bo oni na tym nie tracą. To nie jest tak, że teraz przez te zwyżki cen, ojej, no Boga, jacy my biedni, my tu tacy pokrzywdzeni. Nie, jakby poza klientem końcowym nikt nie jest pokrzywdzony. Wszyscy swoje zarabiają na tym, bo nawet jeżeli procentowo marża się nie zmienia i jest taka sama jak w latach poprzednich, to nadal zarabiają, załóżmy, tyle samo. Ale wydaje mi się, że skoro procentowa marża jest taka sama, no to od wyższej kwoty, no to będzie wyższa kwota, tak? No czyli procentowo będą tam zarabiać cały czas tyle samo. No z tą wyższą kwotą to trochę pomieszałem, bo jednak najważniejsze są procenty, jeżeli chodzi o marżę. Natomiast koniec końców może to wyglądać w wynikach finansowych jako wyższa kwota zarobiona przez sklep czy też dystrybutora, ze względu na to właśnie, że procent pozostał ten sam, ale z racji wzrostu kwot, no to te pieniądze pojawiły się u nich wyższe. I powiem Wam szczerze, czas się powstrzymać. W sensie, taki jest klucz tego odcinka, moim zdaniem. Teraz już nie ma dobrych czasów na kupowanie kart graficznych. Śledźcie promki, jeżeli będą jakieś dobre promocje, to kupujcie. Natomiast ja bym się nie nastawiał. Niestety, zepsuł się rynek. Wszystko wskazywało na to, że pod koniec tego roku może być trochę lepiej, że w wakacje będzie lepiej. Pod koniec roku, czyli już teraz ten okres przedświąteczny, ja też już mówiłem od dawna, że on będzie gorszy. Nie sądziłem, że aż tak zły. Wiedziałem, że gorszy od wakacji, ale sądziłem, że lepszy niż jednak początek tego roku. Na razie jest lepszy, mimo wszystko, niż początek tego roku, ale idzie ku temu, żeby wyglądać tak samo jak początek roku. Wakacje były całkiem, zwłaszcza lipiec, tam naprawdę te ceny wyglądały spoko. A tutaj niestety fork na Ethereum przesunięty, czyli przejście na Proof of Stake przesunięte na przyszły rok. Więc wygląda na to, że tak jak mówi czy to CEO AMD, czy CEO Intela, zniżki dopiero koniec przyszłego roku i początek przyszłego roku po przejściu Ethereum na Proof of Stake. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, natomiast na chwilę obecną, no niestety, rynek wygląda fatalnie, popsuł się bardzo, w sensie psuje się jeszcze bardziej niż miało to miejsce wcześniej. Zobaczymy, jak daleko te nowe zwyżki cen, ta kolejna fala zwyżek, bo mamy kolejną falę, wiecie czego, i w związku z tym też fala zwyżek cen, zwłaszcza na karty graficzne, nadchodzi. Pytanie, do jakich rozmiarów te zwyżki urosną. Zobaczymy. Cóż, ja taki dzisiaj bardziej pogadankowy odcinek, bo jestem załamany. Przeczytałem te artykuły o Pakistanie. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że tak to wygląda na całym świecie, że wszędzie wygląda to tak, że no, teoretycznie dałoby to się rozwiązać. To nie jest tak, że to jest sytuacja bez wyjścia, bo tam wiecie, pewnie wielu z Was powie, no technokrata, już dawno mówiłem, pół roku temu, rok temu, ja to wszystko wiedziałem, zanim to się zaczęło. Super, mistrzu. Natomiast to, że my to wiemy, to i tak nie jesteśmy w stanie z tym za bardzo nic zrobić. Możemy sobie z jakąś mniejszą lub większą dokładnością przewidywać przyszłość, mówić o tym, co warto, co nie warto. Mi z takim półrocznym wyprzedzeniem udało się całkiem fajnie przewidzieć te obniżki w lipcu. Dużo osób mi później dziękowało, że skorzystało z tych obniżek. Natomiast nie sądziłem, że już w sierpniu zacznie się rynek odbijać i zaczną się wzrosty cen. Sądziłem, że co najmniej do października te niskie ceny kart graficznych wytrzymają, że ten ban na krypto w Chinach wejdzie mocniej, że jednocześnie wejdzie pod koniec tego roku fork na Ethereum. Jeżeli ten fork na Ethereum by faktycznie miał wejść, to już byśmy widzieli skutki wyprzedawania kart graficznych. Niestety, prawdopodobnie coś, czego my, jakby zwykli szarzy ludzie, za bardzo nie wiedzą wcześniej, a w kuluarach ludzie mający większe kontakty, władze i tak dalej wiedzą wcześniej. Wiedzieli, że tego forka nie będzie, że sprzętu nie warto się pozbywać, że nadal będzie można długo kopać na Ethereum. Pytanie jest, czy Ethereum, jak przejdzie na Proof of Stake, to nie znajdą się inne kryptowaluty, które będą opłacalne do wydobycia. Na tyle, żeby nadal ten rynek został tak skiepszczony, ale na to musimy jeszcze co najmniej poczekać do połowy przyszłego roku. Zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie, ale no, ja bym się spodziewał na wiosnę, że doczekamy się jakichś większych odpowiedzi. Na chwilę obecną to ja szczerze doradzam jakieś granie w chmurze, konsole, coś takiego.
pewnie sam to potestuję za niedługo troszeczkę mocniej, no bo jest to jakieś wyjście z tej sytuacji, a wiadomo, jak ktoś musi, czy jak ktoś chce, to te kompy cały czas można składać, bo tutaj wiadomo, czasami mamy na to pieniądze, czasami się trafi jakaś promka, czasami mamy już spoko kartę graficzną i chcemy zaupgrade'ować resztę kompa, więc o tym wszystkim cały czas można mówić, testować, temat nie umiera, więc ja też zamierzam się tym zajmować cały czas. Zamierzam się też zajmować innymi, różnymi ciekawymi tematami, więc mam nadzieję, że będzie spoko. Dzięki za dzisiejszy odcinek, luźny, pogadankowy. Wiecie co, czasami czuję trochę presję w tych odcinkach, żeby to były jakieś takie mocno merytoryczne odcinki, że ja Wam mówię, że to będzie takie i takie testy wydajności, tyle i tyle rdzeni, taka i taka cena, takie coś. Bo dużo ostatnio czytałem takich komentarzy, znaczy dużo, no dosłownie parę takich komentarzy, że ktoś mówi spoko, technokrata, zwłaszcza na tym, na przykład na IT Hardware przeczytałem. W sumie ten komentarz spoko, nie? Ale jak ktoś właśnie chce krótkich moich treści, to zapraszam na podsumowanie tygodnia na IT Hardware. Tam możecie wbić, zostawić suba. Co tydzień robię takie podsumowanie, gdzie wrzucam 10-15 newsów w 15-minutowy film, więc tamtych newsów jest dużo bez mojego zbędnego gadania. A dzisiaj na przykład taki odcinek bardziej przegadany niż z jakimiś konkretami, natomiast bazujący na faktycznych danych, faktycznych badaniach, czy to 3D Center, które są przeprowadzane w Austrii i Niemczech, jeżeli chodzi o wzrost cen, więc tam są i tak niższe ceny u nas, więc skoro oni mówią, że wzrosło 20%, to u nas pewnie jeszcze bardziej. No i ta sytuacja w Pakistanie, która jest z kolei skrajnie gorsza niż u nas, ale jednak wydaje mi się, że bardzo podobna mimo wszystko. No zastanawiam się, czy kiedykolwiek to jakkolwiek wyjdzie, czy jak to wszystko było rozegrane i w jakim celu i po co. Czy to chodziło tylko i wyłącznie o pieniądze, czy jakiś kryzys na rynku PC też ma miejsce, czy też powinien mieć miejsce, tak jak na rynkach finansowych kryzysy są sztucznie sterowane i kreowane, żeby no, pobudzić rynek, wydobyć pieniądze z sektorów, w których jeszcze nie było, to ciekawy jestem, czy na rynku PC też tak może być. Dobra, kończę to gadanie, bo powiedziałem, że mam tak, że czuję czasami presję, że odcinki muszą być bardziej konkretne, mniej przegadane. No to cóż, to teraz ten był przegadany, więc jeżeli jesteście za tym, żeby był przegadany, piszcie w komentarzu przegadany teraz, a jeżeli konkretny, no to piszcie w komentarzu konkretny i zobaczymy, no jakie tam odcinki bardziej powinny się u mnie pojawiać. Czy konkretne, czy może jednak przegadane są w porządku. Ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję. No i cóż, widzimy się jutro w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Cześć!